Drodzy Państwo młodzi, droga rodzino i goście weselni, pozwólcie, że te słowa Chrystusa, które usłyszeliśmy w Ewangelii, odniosę do dzisiejszych nowożeńców. Chociaż dla każdego z nas są one bardzo ważną i cenną wskazówką. Sakrament małżeństwa to początek nowej rodziny i nowego domu, waszego domu. Od dzisiaj ten dom będziecie wspólnie dzień po dniu budować. Człowiek rozsądny, mądry i przewidujący buduje swój dom na mocnym fundamencie. Istnieją zasadnicze cztery filary, które sprawiają, że dom rodzinny staje się trwały i szczęśliwy. Pierwszym z nich jest miłość. Młodym ludziom zawierającym małżeństwo może się wydawać, że już wszystko wiedzą na ten temat, ale czasami ograniczają się tylko do uczucia. Prawdziwa miłość to jest nie tylko uczucie, to przede wszystkim siła woli, chęć trwania razem pomimo trudności, kłopotów, przeciwności losu. Drugim filarem szczęśliwego i trwałego domu powinien być dekalog. Miłość do Boga i do człowieka jest tylko wtedy prawdziwa, gdy opiera się na Bożych przykazaniach. Jeżeli przykazania będą dla was ważne, jeśli ważny będzie dla was Bóg, to ważny też będzie drugi człowiek. Jednakże nawet ten kochany, z którym decydujecie się na wspólne życie, ma swoje wady. I ważne jest, aby one nie przysłoniły zalet, które was dzisiaj do siebie pociągają. Zalet, które też każdy z nas ma. I wy z pewnością macie bardzo, bardzo wiele. Jeśli będziecie dla siebie kimś ważnym i kochanym, jeśli będziecie kierować się dekalogiem, to wtedy razem z Chrystusem będzie wam łatwiej przejść przez różne trudności, nieuniknione przecież w ziemskim życiu. Dziś, zawierając sakrament małżeństwa, zapraszacie go do siebie. A on obiecał pomoc, jeśli tylko będziemy jej chcieli. Tak ważna jest tutaj modlitwa, szczególnie ta wspólna modlitwa. Od was zależy, czy podejmiecie trud budowy waszego domu z Chrystusem? Czy może będziecie uważać, że poradzicie sobie sami? Każde z was wychowywało się w rodzinie. Każde z was wie, że przez wiele doświadczeń trzeba przejść, aby doczekać szczęśliwego jubileuszu. Dzisiaj, na początku wspólnej drogi, życzę wam, aby wasza wzajemna miłość, która przyprowadziła was przed ołtarz, umacniała się każdego dnia, nie tylko przez to, co piękne, dobre, ale też przez wspólne przeżywanie
doświadczenia i kłopoty dnia codziennego. Życzę Wam, aby to, o czym mówiłem, miłość, dekalog, Maryja i Chrystus były dla Was źródłem siły i wzajemnej radości. I o to modlimy się wszyscy podczas tej mszy świętej. Na całe wspólne życie małżeńskie szczęść Wam Boże. Amen.